rozmawiają ze sobą dwie kobiety. Kochana, słyszałam, że twój syn jest za granicą. Tak, siedzi w Anglii. Otworzył zakład jubilerski. A, to zdolny chłopak. Jak mu się udało? To znaczy otworzył łomem i dlatego siedzi. Żona kochała swojego męża, ponieważ był spokojny, wyrozumiały i nie stawiał zbyt dużych wymagań. Po kilku latach miała go dosyć i się z nim rozwiodła, ponieważ był spokojny, wyrozumiały i nie stawiał zbyt dużych wymagań. Mąż wraca z delegacji i w łóżku zostaje swoją żonę z młodym kochankiem. Kochanek zrywa się i ucieka do łazienki, w której swoje biodra ukrywa ręcznikiem. Mąż wbiega za nim i daje się słyszeć. Nie! Żona sobie myśli, muszę interweniować, bo przecież go zabiję. Wbiega do tej łazienki, a mąż krzyczy na kochanka. Człowieku, pojebało ciebie? Przecież ten ręcznik jest do twarzy! Młody chłopak przyszedł do apteki. Stremowany poczekał, aż wszyscy wyjdą. Gdy został sam z aptekarzem, aptekarz mówi do niego. Co? Pierwsza randka? Gorzej. Jutro idę w gościnę do mojej dziewczyny i będę przedstawiony jej rodzicom. Po czym aptekarz mówi dalej. Młody, weź paczkę prezerwatyw. Młody się rozkręcił i mówi do aptekarza. Wie pan co? Daj pan dwie. Jej matka też fajna dupa. Na drugi dzień chłopak jest w gościnie, został podany obiad, później ciasto i tak dalej. Po 3 godzinach chłopak się nic nie odzywa, dziewczyna bierze go na bok i mówi: jakbym wiedziała, że jesteś taka cipa, to w życiu bym ciebie nie zaprosiła. A chłopak odpowiada: jak ja bym wiedział, że twój ojciec jest aptekarzem, to również bym tu nie przyszedł. Blondynka płacze na porodówce, położna się pyta: dlaczego pani płacze? Płaczę dlatego, proszę pani, bo urodziły mi się bliźniaki. I co z tego? A jak ja powiem mężowi, skąd to drugie dziecko? W domu spokojnej starości 3 babcie rozmawiają z dziadkiem, że są w stanie powiedzieć, ile on ma lat, po czym dziadek odpowiada: wy stare cipy, to ile ja mam lat, to nikt nie wie. Po czym babcie mówią, że mają taką metodę, że powiedzą mu, ile on ma lat, tylko musi ściągnąć w dół spodnie. Dziadek się zgadza, ściąga w dół spodnie. Babcie patrzą na wysłużonego już generała, chichoczą, po czym mówią: masz 87 lat! Dziadek w szoku! Skąd wiedzieliście? A babcie mówią dalej: ty stary zgredzie! Przecież wczoraj byliśmy na twoich urodzinach! Prezydent Białorusi rozmawia z prezydentem Rosji i pyta się: dlaczego nasze stosunki z Zachodem są takie kiepskie? A co? Chciałbyś się zadawać z bardzo złymi ludźmi? No nie. Oni też nie. Dziadek mówi do wnuczka: dzisiaj do mojego pokoju wleciało 6 much! 4 żeńskie i 2 męskie. A skąd, dziadku, wiedziałeś, które są żeńskie, a które męskie? Słuchaj, wnusiu, bo te 4 usiadły na moim portfelu, a te 2 na piwie. Blondynka wsiada do samochodu na kursie nauki jazdy po raz pierwszy. Z przerażeniem patrzy na pedały i mówi do instruktora: kurwa, jak ja mam jechać? Tutaj są 3 pedały, a ja mam tylko 2 nogi. Ordynator podczas porannego obchodu wchodzi do jednej z sali i widzi, jak pielęgniarka robi ręką dobrze pacjentowi. Po czym się pyta: co tu się dzieje? A pielęgniarka odpowiada: to jest idealna metoda na leczenie raka prostaty. Za kilka chwil wchodzi do innej sali, a tam inna pielęgniarka innemu pacjentowi robi dobrze, ale ustami. Po czym się pyta: co tu się dzieje? Panie ordynatorze, to jest idealna metoda na leczenie raka prostaty. Ale we wcześniejszej sali pielęgniarka robiła to ręką. Wszystko się zgadza, tylko tam było na fundusz, a tutaj jest prywatnie. Brunetka, ruda i blondynka idą przez pustynię. W pewnym momencie spotykają lwa. Brunetka sypia mu piachem w oczy, dzięki czemu dziewczyny uciekają. Za jakiś czas spotykają kolejnego lwa.
Tym razem Ruda wie, jaka metoda działa, więc tym razem ona sypie lwu piachem w oczy i również uciekają. Ale nadchodzi taki moment, że spotykają całe stado lwów. Podróżniczki są przerażone, brunetka i Ruda uciekają, a blondynka stoi. Wrzeszczą do niej: uciekaj, bo cię pożrą! A blondynka spokojnie odpowiada: ale dlaczego? Przecież ja nie sypałam. Do sklepu zoologicznego przychodzi facet i mówi: poproszę 5 myszy, 10 moli, garść karaluchów i 40 pluskiew. A co, proszę pana? Jakiś eksperyment? Nie. Jutro zdajemy mieszkanie, które wynajmowaliśmy i właścicielka nam przekazała, aby wyglądało w takim stanie, jak je zastaliśmy. Ojciec odbiera swoją pociechę z przedszkola. Po chwili zaczyna wrzeszczeć: przecież to nie jest moje dziecko! A opiekunka blondynka odpowiada: a co to za różnica? Przecież jutro i tak je pan przyprowadzi. Młody chłopak za którymś razem zaprasza swoją dziewczynę do domu. Gdy są już przed otwarciem drzwi, dziewczyna mówi do niego: ja na podstawie tego, jak facet otwiera drzwi, jestem w stanie stwierdzić, czy jest idealny dla mnie. A czy możesz podać jakiś przykład? Oczywiście, na przykład kiedy mężczyzna wkłada klucz do zamka agresywnie, szarpie, to znaczy, że jest bardzo brutalny, ja takiego nie chcę. Inny przykład to kiedy mężczyzna wkłada klucz do zamka powoli, ślamazarnie, nie może trafić, to znaczy, że nie ma doświadczenia, ja też takiego nie chcę. A ty w jaki sposób wkładasz klucz do zamka? Ja, zanim włożę klucz, to pierw liżę zamek. Bóg stworzył 3 wartości: mądrość, uczciwość i partyjność. Lecz nikt nie może mieć więcej niż 2. Więc jeśli ktoś jest mądry i uczciwy, to nie może być partyjny. Jeśli ktoś jest uczciwy i partyjny, to nie może być mądry. A jeśli ktoś jest mądry i partyjny, to nie może być uczciwy. Pociągiem jedzie 2 facetów. Jeden ma psa Dobermana, a drugi jamnika. Po czym ten facet od Dobermana mówi: panie! Trzymaj pan tego jamnika, bo mój Doberman zaraz z nim zrobi porządek. Facet od jamnika się odzywa: panie, to niech pan trzyma swojego, bo mój jamnik zaraz zrobi z niego masakrę. Za kilka chwil Doberman zaatakował jamnika, a jamnik go przejął, że tylko zaczął piszczeć. Po czym właściciel Dobermana mówi: panie, sprzedaj mi pan tego psa. A ile pan dajesz? 3000. Panie, 3000 to kosztował krokodyl. A gdzie operacja? Lekarz mówi do pacjenta: ból w pana lewym kolanie to kwestia wieku. Co pan opowiada, panie doktorze? Przecież drugie kolano jest również stare, a jednak nie boli. Jeden kolega mówi do drugiego: powiem ci, mój dziadek nie żyje. Starość go zabiła. Co ty opowiadasz? Przecież twój dziadek zginął potrącony przez samochód. No tak, ale gdyby nie starość, to zdążyłby uciec. 2 więźniów zostało skazanych na krzesło elektryczne. Zostali doprowadzeni na wyznaczone miejsce. Ksiądz odprawił ostatnią posługę, po czym strażnik pyta się pierwszego: jakie jest twoje ostatnie życzenie? Po czym więzień odpowiada: ja w tych ostatnich chwilach chciałbym, aby zagrano mi jeden z hitów Zenona Martyniuka. Po czym strażnik pyta się drugiego więźnia, jakie jest jego ostatnie życzenie, a więzień odpowiada: ja chcę umrzeć jako pierwszy. W więzieniu rozmawia ze sobą 2 osadzonych i jeden mówi do drugiego: za co siedzisz? Za napad na bank. A ty? Nie będę ci mówił, bo nie będziesz mógł zasnąć. No mów, przecież i tak tu razem siedzimy. No dobrze, za gwałt na śpiących mężczyznach. Matka mówi do syna: jesteś bardzo niegrzeczny. Weź przykład z ojca. Jak to? Przecież ojciec siedzi w więzieniu. Tak, ale niedługo wychodzi za dobre sprawowanie. Przychodzi facet do apteki, wręcza aptekarce receptę, ale ona za cholery nie może rozszyfrować, co tam jest napisane. Wzywa swojego kolegę Grzegorza, po czym on bierze receptę, wydaje klientowi syrop, za który klient płaci i wychodzi. Ona zszokowana i mówi do niego: Grzegorz, skąd ty wiedziałeś, co tam jest napisane? A Grzegorz odpowiada: słuchaj, kochana, tę receptę wypisywał mój kolega lekarz i tam było napisane. Cześć, Grzegorz.
Nie wiem, co mu kurwa dolega. Daj mu syrop, niech spierdala. Dwóch wędkarzy jest na rybach. Jeden nic nie może złapać, a drugi co chwilę wyciąga z wody dorodną sztukę. Ten, co nic nie może złapać, mówi do swego kolegi. Stary, jak ty to robisz, że co chwilę wyciągasz z wody rybę, a ja nic nie mogę złapać? A ten mu odpowiada. Słuchaj, ja mam taką metodę, że na haczyk zakładam tabletkę na syfilis i to działa. Po czym ten, co nic nie mógł złapać, poszedł do apteki i mówi do aptekarza. Poproszę tabletki na syfilis. A aptekarz odpowiada. Co? Złapał pan coś? Jeszcze nie, ale mam dobrą miejscówkę. Siedzi facet na fotelu dentystycznym, zabieg trwa już długo, a jemu zachciało się palić. Po czym rzecze do dentysty. Przepraszam, może zrobić pan przerwę na papierosa? Oczywiście, odpowiedział dentysta i wyrwał pacjentowi jedynkę. Dwóch pijaków siedzi w barze i jeden mówi do drugiego. Ja to już idę do domu. Poczekaj. Odprowadzę ciebie. Gdzie mieszkasz? Na Kwiatowej. I ja mieszkam na Kwiatowej. A jaki numer bloku? 34. I ja 34. A które piętro? Czwarte. I ja czwarte. A która klatka? Druga. I ja druga. A jaki numer mieszkania? 8. I ja 8. Tata? Krzysio?